Szanowny Panie Marszałku, Pani Posłanko i Panowie Posłowie, Pani Posłanko Doroto, się zwracałem do posłanki, bo jest Pani poseł jedyną tutaj posłanką. To jest bardzo dobrze, także tutaj jesteśmy wdzięczni też za to. Natomiast Panie Marszałku, chciałem podziękować za taką dobrą atmosferę w prowadzeniu tej debaty, bo tu trzeba dużo spokoju, odejść od tych wszystkich skrajności. I wszystkim bardzo dziękuję za udział w tej debacie przedstawicielom klubu, koleżankom posłankom, kolegom posłom. Uważam, że to była bardzo ważna debata i powiem otwarcie, że bardzo merytoryczna debata. Możemy mieć różne podejścia, ale to była merytoryczna debata. Natomiast idąc tym, co powiedziała pani poseł Skowrońska, tak, dzisiaj z tej sali powinniśmy podziękować polskim rolnikom, sadownikom, producentom warzyw, owoców, pszczelarzom, działkowcom, wszystkim za to, że pracują tak skutecznie na rzecz polskiej żywności, szczególnie, że jesteśmy jeszcze w okresie dożynek, w niedzielę są dożynki prezydenckie w Spale i wiele innych dożynek. Natomiast tak, z naszej sali sejmowej od wszystkich powinno pójść podziękowanie za to, co w tych arcytrudnych warunkach robią rolnicy, którzy byli niedoceniani razem z tymi wszystkimi innymi grupami, doradcami, służbami, agencjami. I też powiem, wszyscy pracujemy na tą rzecz, włącznie z pracownikami ministerstwa, agencjami, instytucjami, bo przecież wszyscy w tym zakresie pracujemy i tylko w tym współdziałaniu możemy pomóc w rozwiązywaniu tych trudnych spraw. Natomiast też podobało mi się to podejście od posła Romualda Ichlera, kiedy mówił, że próbujmy rozwiązywać, współdziałajmy w tych wszystkich sprawach. Rozwiązywaniu tych, dla każdego jest wielkie pole do działania. Trochę na ten temat wiem przez te 20 lat pracy w Komisji Sejmowej Rolnictwa. Natomiast z tymi, co pracowali, pracują, wiedzą, że mi nigdy odwagi nie brakowało w rozwiązywaniu spraw i w odpowiednim głosowaniu. Nie przyjmuję tej retoryki, którą pan poseł przedstawił. Nie? I dawałem bardzo często temu dowody w wielu trudnych sprawach. Natomiast było pytanie od pana posła z ruchu Palikota, co należy zrobić, jak temu zapobiegać. Bo zgadzam się z tym, że no, mamy wolny rynek, tak? I ten wolny rynek jest coraz bardziej rozwijany, włącznie z nową perspektywą. Odchodzi się od pewnej regulacji. Jest pytanie, co może zrobić minister, tak? Jak pomóc zorganizować się w grupy producenckie, w klastry, w spółdzielnie, federacje, związki, które pomogą zorganizować się producentom, włącznie z tymi funduszami promocji, o których mówimy i tak dalej. Tu są instrumenty, panie pośle, są instrumenty, ale też instrumenty mają zrzeszenia, grupy mają rolnicy. Ja będąc na polu w Wielkopolsce, na północy, spotykam się z rolnikiem na polu, kombajn chodzi i zadałem mu bardzo proste pytanie, gdzie były ceny niskie rzepaku. A ile pan otrzymuje cenę za tonę rzepaku? On mówi 1750. Bo podpisałem umowę handlową, tak? Minister nie podpisze w imieniu rolnika umowy handlowej. Tak jak już tutaj była mowa, oczekiwanie na to, że po 2100, 2200 zł za tonę i ja poradzę sobie, bo w przyszłym roku jeszcze ta cena wzrośnie, to nie było przewidywalne, tak? Czyli też są instrumenty po stronie rolników. Teraz co możemy powiedzieć? Grupy producenckie. Dlaczego tak mało grup producentów jest w pewnych województwach? Proszę to przeanalizować. To jest też rola posłów, żeby inspirować, żeby te grupy powstawały, tak?
W Wielkopolsce jest około 360 grup producentów poza owocami i warzywami. Jest to w miarę zorganizowane. Oni organizują, przekazują sobie informacje, jakie będą ceny, jakie przewidywania, co warto zrobić. Natomiast w miesiącu październiku na wniosek Federacji Polskiego Związku Producentów Zbóż zaprosimy przedstawicieli organizacji związków. Będziemy właśnie rozmawiali, jak ten rynek zorganizować, ale w gospodarce wolnorynkowej. Natomiast grupy producentów będą funkcjonowały, można je zakładać i w przyszłej perspektywie, tak? Widać, że gdzie jest lepiej ten rynek zorganizowany, jest po prostu zdecydowanie lepiej. Natomiast sytuacja na polskiej wsi w rolnictwie jest bardzo zróżnicowana, o czym też tutaj była mowa, tak? W poszczególnych województwach 33 hektary zachodniopomorskie i te parę województw w Polsce południowo-wschodniej, gdzie średnia jest 3-4 hektary. Trzeba znaleźć inne mechanizmy. I tak, proszę wejść na stronę ministerstwa, są założenia do nowego PROW-u. Tego, czego do tej pory nie było, będzie wsparcie dla małych gospodarstw rolnych w tej części. I to będzie nowe otwarcie. A jakie inne mechanizmy? I to będziemy robili razem tutaj. Nie te wielkie inwestycje i pomoc, może mniejsza pomoc. Jak będzie program, jak wykorzystać te parę hektarów, wprowadzić tam produkcję zwierzęcą, na łąkach, na pastwiskach uaktywnić, tak, będzie tutaj dofinansowanie do tej działalności inwestycyjne, bo jest to potencjał, który jest absolutnie do wykorzystania. Tak samo dla tych małych gospodarstw dyscyplina finansowa, która też jest ustalona, do 2000 euro płatności te gospodarstwa będą zwolnione, czyli jest element, że one są chronione. Są. Do 1250 euro, tak? Jak się rolnik zdecyduje na zasadzie tej korzystać właśnie z, i wtedy będzie na jego wniosek gospodarstwo zwolnione z tej kontroli wzajemnej zgodności, z innych wymagań, uproszczone sposoby. Będą te działania. A poza tym dla małych gospodarstw, to szczególnie trzeba małe, to musi być zorganizowane. W tych formach, o których mówiłem, trzeba wrócić do dobrej tradycji spółdzielczości, tak? Szczególnie spółdzielczość służy tym, co mają mniejszy potencjał, mniejsze kapitały. My nie rozwiązujemy tych spraw. Natomiast w ministerstwie powołaliśmy Wydział do Spraw Spółdzielczości. I jeden z celów, który jest, to przygotowywać kadry, szkoły rolnicze, ale wszystkie instytucje wiedzą, które są związane z resortem rolnictwa, że mają wspierać sektor spółdzielczy. Tak? To jest bardzo ważne. Tu tkwią największe rezerwy. Natomiast proszę nie siać takiego fałszywego obrazu, jeżeli chodzi o tą wizję katastroficzną, nie straszyć ani ludzi wsi, ani mieszkańców. Bo gdyby taka wizja była, to by polscy rolnicy nie przetrwali tych różnych czasów, a obronili jak nikt prywatną własność. Jest takie piękne powiedzenie, że dobre serce rozwesela dobre słowo. Trzeba więcej dobrego słowa, bo to jest ta otucha też potrzebna, o której tutaj była mowa, ale nie straszenia, nie oszukiwania, nie kłamania, bez tej hipokryzji. Właśnie to trzeba robić, trzeba iść tą drogą prawdy. Łatwej sytuacji nie ma. Natomiast też proszę nie straszyć i nie informować opinii publicznej, że w każdej instytucji związanej z rolnictwem, w każdym pokoju, czy w Ministerstwie Rolnictwa, czy w agencjach, w KRUS-ach, innych instytucjach, inspekcjach, że tam na każdym krześle albo co drugim siedzi ktoś z PSL-u, tak? Czy z innego ugrupowania, bo jest to nieprawda. Tu zaprzeczam temu. Często w tych instytucjach trudno się w ogóle doszukać, żeby był jakiś związek polityczny. I dobrze, że tak jest. Ci ludzie decydują o tym, jak te urzędy funkcjonują. Więc proszę nie siać, bym powiedział, takich obrazów. A ponadto proszę też nie siać takich obrazów, które tu w Sejmie słuchałem, że zarzucanie jakiemuś ugrupowaniu, że oni przejęli rynek, oni kontrolują, oni produkują, oni sobie płacą, przecież to jest ewidentna hipokryzja. A dobrze, że są ludzie
związani z ugrupowaniami, niezwiązani, którzy właśnie mają te gospodarstwa, którzy przetwarzają, organizują, tak jak Mirek Maliszewski, prezes Sadowników Polskich, gdzie mamy taki eksport, taką produkcję i będziemy to wspierać. Więc ja uważam, że my powinniśmy się chlubić, że z tego ugrupowania jest porządny rolnik, przetwórca, a my się nie czepiamy tych firm globalnych, je tolerujemy i dobrze, natomiast czepiamy się polskiej przedsiębiorczości, a później o czym innym mówimy. Cześć i chwała tym wszystkim, którzy naprawdę próbują i w gospodarstwach, i w przetwórstwie osiągają takie wyniki, bo oni na to zasługują. Natomiast przejdę do kolejnych takich spraw, też mity. Przecież ja to wielokrotnie mówiłem. Tak, jest zgoda na szczycie co do przesunięcia środków z drugiego filara na pierwszy do płatności. Tak, jest zgoda. Ale też mówiłem o tym. Po to jest ten mechanizm, żeby te środki, które ubędą z drugiego filara, przejdą do pierwszego, żeby je można było uzupełnić z budżetu, bo taka możliwość jest. Nie tylko 25%, ale więcej. Czyli też chciałbym uspokoić, że będzie dofinansowanie z budżetu do tych środków utraconych po to, żeby drugi filar na restrukturyzację, na modernizację nie był stracony. Chciałbym przeciąć te mity, które są tutaj czynione. Natomiast nigdy nie było informacji z polityki spójności, tak, że tutaj środki pójdą na modernizację gospodarstw, na przetwórstwo. Skąd to się bierze? Tak, część zadań z zakresu infrastruktury wsi, która dzisiaj jest w PROW-ie, wodociągi, kanalizacja, internet, może melioracje, właśnie będą realizowane z polityki spójności w ramach regionalnych programów operacyjnych i w ten sposób zadania, które szły na infrastrukturę z PROW-u, odciąży polityka spójności. A nikt nie mówił o tym, że będziemy z polityki spójności realizowali zadania w gospodarstwach czy w przetwórstwie i tak dalej. Chciałbym to przeciąć, bo to jest oczywiste. Natomiast sprawa KRUS-u. Instytucja się sprawdziła przez te 20 lat. Są to rozwiązania takie jak w Niemczech, Francji. Z tego systemu zostało to wprowadzone w Austrii, Finlandii, Grecji. Ja się spotykam z ministrami innych państw, się pytam, a jak u nich ta sprawa wygląda, dofinansują więcej do tego systemu, tak? I jak się pytam, czy u nich przymierzają się do zmiany i tak dalej, mówią nie, u nas to nie jest problem żaden, bo u nas wszyscy rozumieją, jaką rolę ma rolnictwo. Tak, jako minister powiem, ta instytucja będzie funkcjonowała, nie trzeba łączyć, bo jak to jest taki no, jeden z pomysłów złych, że jak nie wiesz coś zrobić, to zrób reorganizację. To jest instytucja dobrze oceniana przez instytucje międzynarodowe, Fundusz Walutowy, podobne jak w innych państwach. I instytucja, która się reformuje. Ponad 10 lat temu z budżetu państwa na ten system szło ponad 10%, dzisiaj jest to poniżej 5%. To jest ważny instrument przemian na wsi tych trudnych, o których tutaj była mowa. Trzeba jego doskonalić. I mamy takie pomysły. Natomiast, panie pośle, pana pomysłu jako minister rolnictwa co do likwidacji KRUS-u nie popieram. To jest inny system, czy łączenia z innym systemem, bo to jest system tańszy. To jest system najtańszy dla państwa. Gdy zburzymy pewne zasady, to wtedy pomoc społeczna, opieka będzie kosztowała. To jest system korzystny dla państwa, tylko trzeba ten system po prostu znać, poznać, zapoznać się, jak to funkcjonuje w innych państwach. Jeżeli chodzi o podatek, nie ma w tej chwili projektu. Natomiast rolnicy płacą wszystkie podatki dzisiaj. Akcyzę płacą, VAT płacą, oddziału specjalnych podatek dochodowy płacą, a rolny, jak się przeanalizuje, on jest często wyższy, gdyby przeliczyć podatek, gdyby był dochodowy, tak? Analizujemy tę sytuację. Zgadzam się z tym, że powinniśmy pójść w kierunku analizy kosztów, przychodów tutaj, żeby tą wiedzę ekonomiczną. Ale jak rozmawiamy w ramach koalicji, jakiekolwiek próby wprowadzenia,
one nie przewidują wzrostu obciążeń dla sektoru rolnictwa, bo rolnictwo trzeba wesprzeć, tak jak tutaj była mowa. One potrzebują wsparcia, pomocy. Czy żywności potrzeba będzie więcej? Tak, do 2050 roku około 70% więcej żywności. Dla Polski to jest wielka szansa, mamy jeszcze duży niewykorzystany potencjał. Nie doceniano tego sektora, dzisiaj jest to najbardziej rozwijający się sektor z eksportem, którego nam mogą i nadwyżką pozazdrościć inne działy. Nie ma drugiej dziedziny gospodarki, która tak się rozwija. To jest wielka szansa i ten sektor dzisiaj i na przyszłe pokolenia to będzie filar naszej gospodarki. Wspólnie na tym będziemy pracowali, bo ten sektor na to po prostu zasługuje. Na temat cen sami tutaj. Bardzo ciekawa dyskusja, dziękuję za nią. Te ceny się stabilizują, wzrastają. No nie będzie co roku tych samych cen. W rolnictwie albo trzeba analizować minimum 3 lata, albo 5 lat. I to jest ten okres, o który można tutaj opierać, a nie z roku na rok. A tym bardziej niektórzy krytykują, że nie ma interwencji, a był rok 2005, 2006, 2007. Jaka była interwencja na rynku trzody? Były ceny żywca 2,80, 3 zł. Dlaczego nie podjęto tej interwencji? A dzisiaj jest około 6 zł. To na czym to wszystko polega? Tak, sektor trzody, produkcji trzodziarskiej w nowej perspektywie finansowej będzie wsparty inwestycyjnie bardziej jak inne gospodarstwa. Przenosimy pewien ciężar, że będziemy więcej inwestowali w produkcję zwierzęcą, która jest trudniejszą, w obiekty inwentarskie, między innymi w obiekty do macior, do chowu prosiąt, bo po co 3 miliony sztuk prosiąt sprowadzać. Ale to jest jeden z element inwestycyjny, ale jest cały szereg innych, hodowlanych i zorganizowania się tej branży, tak? Dlaczego w mleczarstwie mamy takie sukcesy? No bo są spółdzielnie, rolnicy mają swoje udziały w przetwórstwie, w handlu, a tutaj tego nie ma. To jest rzecz do zorganizowania. Tak, w krótkim czasie planujemy jeszcze we wrześniu spotkać się z przedstawicielami COPA COGECA i porozmawiać właśnie o tym kierunku rozwoju trzody, bo Polska ma świetną markę, jest przecież czwartym producentem, mimo że stan tak spadł, to produkcja jest cały czas wysoka i rynki dalekowschodnie czekają na polską wieprzowinę. Będziemy to wspomagać, należy to przyspieszyć. O pracach zespołu już mówiłem kiedyś, zakończył on swoje prace, będziemy mieli parę rzeczy do wyboru. Sektor trzody zasługuje na odpowiednie docenienie, bo mamy dobrą markę, dobre tradycje, ale on wymaga zorganizowania. To by były te sprawy, krótki łańcuch żywności, sprzedaż bezpośrednia, przetwórstwo, produkty z przetwórstwa, targowiska, które naprawdę mamy piękne targowiska, które zostały tutaj panu ministrowi Markowi Sawickiemu. Dziękuję, bo to był dobry program. Byłem na otwarciu paru, to jest XXI wiek, to właśnie przybliża bezpośrednią sprzedaż z gospodarstwa, produkty regionalne, to wszystko będziemy tutaj rozwijać. Też mam mnóstwo materiałów na ten temat i bardzo dziękuję za podjęcie tematu przez posłów, przez senatorów tego tematu, żeby tego przybliżyć, tak? Bo widzimy, że mamy problemy z żywnością, która krąży po całym świecie, nie wiadomo gdzie kto co załadował, czyli kupienie tego produktu blisko z gospodarstwa, gdzie wiem od kogo kupuję, świeżego, niewożonego po całym świecie, to po prostu idzie w tym kierunku i żywność ekologiczna, i tradycyjna, i regionalna, i oznaczenia geograficzne. To wszystko będziemy mocno promować na targach Polagra, które będą od 21 do 26 w Poznaniu, bo to jest też świetna promocja. Tak, to mamy wielką lekcję do zrobienia, wykorzystanie wszystkich możliwości i będziemy tutaj współpracować. To już tutaj mówiłem. Natomiast GMO, prosił pan poseł Dunin,
o odpowiedź i o spółdzielczość. O spółdzielczości już mówiłem. Proszę wszystkich o pomoc w rozwoju. To jest największa szansa w spółdzielczości, w zorganizowaniu się drobnych producentów. Grupy producenckie to jest jedno, a spółdzielczość ma szerszy zakres, mamy dobre wzorce i trzeba do tego wrócić. Natomiast GMO to jest taki temat, który niektórych denerwuje, bo przez całe lata jedni byli za GMO, drudzy przeciw, nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. Tu uśmiecham się do pani poseł, bo wiem, jak w szczegółach, tu w różnych konstelacjach, włącznie z Kancelarią Prezydenta, żeśmy współpracowali w tym temacie. Natomiast uważam, że niektórzy dzisiaj dalej byliby zainteresowani, żeby się kłócić o GMO, tylko nie wiadomo, o co tak dokładnie. Tak? Żeśmy wprowadzili ustawę, dwa rozporządzenia, i przestał być temat modny. Już się nie ma przynajmniej w jednym temacie o co kłócić. Niektórych to bardzo denerwuje, bo w Polsce jest zakaz wysiewu i uprawy roślin GMO. Zrobiliśmy to profesjonalnie, uniknęliśmy kary do nawet 1,5 miliarda złotych i dzisiaj Państwowa Inspekcja Nasiennictwa i Ochrony Roślin monitoruje, kontroluje 5% upraw, prawie 10 tysięcy prób już w tym roku, kilka prób takich niejasnych, kilka prób, nie będę mówił ile, ale to jest na palcach jednej ręki i to wyjaśniamy. Nie jest to łatwa sprawa. Ale w Polsce jest zakaz uprawy, wysiewu roślin GMO. W tym zakresie jest Polska wolna od GMO. Jeden argument w tym sporze odpadł, bo kłócili się wszyscy, tylko nie bardzo wiadomo o co. I taka praca merytoryczna jest potrzebna. Spółdzielczość już mówiłem. Energia odnawialna, OZE. Tu było parę pytań, biopaliwa oczywiście, to jest Ministerstwo Gospodarki, ale ja nie jestem zwolniony jako minister w myśleniu i rozwiązywaniu tych spraw. Do końca roku ma być uchwalona ustawa, taki jest harmonogram. Na pewno będziemy mocno zwracali uwagę na biogazownie, biopaliwa, biomasę, bo to jest najbardziej korzystna energia i porządkująca wiele spraw, odpady i tak dalej. Może mniej trzeba będzie też nieraz na utylizację, na inne sprawy, to jest wszystko ładnie ze sobą powiązane. Będziemy to wspierać, to nie jest moja domena. Na temat trzody już mówiłem. Narodowy Fundusz Zdrowia też był tu poruszany. To jest to rozwiązanie, jakie udało się przyjąć. To nie była inicjatywa rządowa. Tylko przypomnę, że świętej pamięci Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o niezgodność tych rozwiązań z konstytucją, że nie płacą ze względu na dochody i znalazło się takie rozwiązanie. Nie będę mówił, przez kogo był rekomendowany Rzecznik Praw Obywatelskich. To nie o to już tutaj chodzi, dajmy mu spokój. To by była ta sprawa. Małe gospodarstwa mówiłem. Jest cały program przygotowany dla małych gospodarstw. Omawialiśmy ten temat na sejmiku w Krakowie. Bardzo ciekawa, merytoryczna dyskusja z udziałem naukowców. Przewidujemy jeszcze jedno spotkanie konsultacyjne właśnie w tym rejonie z tych wszystkich województw i bardzo proszę się o włączenie w tą debatę. Trwa czas konsultacji. Czekamy na dobre propozycje, bo trzeba te środki, o które się przyczamy, dobrze podzielić. Nie będzie łatwo dostępnych środków. Teraz mądrość będzie polegała, żeby te środki, które mogą być większe w nowej perspektywie, lepiej, umiejętniej wykorzystać na takie programy, które szczególnie będą związane z ekologią, ze środowiskiem, z produkcją zwierzęcą. Bank żywności, tak. Tutaj mam szczegóły, zaraz była pomoc, jest pomoc, bardzo wysoka pomoc. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o pomoc najuboższym, szklanka mleka i będziemy to rozwijać. Kredyty, było pytanie, jakie środki w nowej perspektywie? Kredyty preferencyjne na zakup gruntów, one w tym roku się kończą. Nie będę wchodził w szczegóły, jest to temat bardzo trudny, będący przedmiotem i sporu. Natomiast będą kredyty w nowej perspektywie.
Ale tutaj generalnie będzie rozwiązanie już tak niekorzystne, że w ramach modernizacji gospodarstw gdzieś będzie to mogło być 50% zakup gruntów, tak to jest przewidywane i tutaj te warunki się trochę pogarszają, natomiast mówimy jasno, korzystajmy z tych przetargów ograniczonych, była mowa o zakupie gruntów. Tak, w roku 2012 żeśmy zwiększyli kilkakrotnie ilość przetargów ograniczonych, rolnicy zakupili duże ilości ziemi, do tego około 80 tysięcy jest w ramach przetargów i jak było pytanie, pan poseł Bogucki, jak wygląda sprawa obrotu ziemią? Tak, panie pośle, po raz pierwszy izby rolnicze otrzymały razem z organizacjami rolniczymi realny wpływ na zablokowanie przetargów, na przyglądanie się tym przetargom, wprowadzono lepsze i prostsze zabezpieczenia. I jeszcze raz przypomnę, bo tutaj krąży dużo mitów, a są moi pracownicy, wiceministrowie, dyrektorzy departamentów. Protest był w zachodniopomorskim, ja w grudniu ubiegłego roku spędziłem tam 3 dni. Byli zaproszeni tu do ministerstwa, jeździły całe moje ekipy. Nie żeby oni tu przyjeżdżali, tylko tam pracowali jak trzeba dzień i noc. I 11 stycznia podpisaliśmy porozumienie 12 punktów bez żadnych rozbieżności. I za tydzień zostało to rozporządzeniem wprowadzone prezesa agencji i to dzisiaj obowiązuje w całej Polsce. Czy to jest wszystko? Nie. Jest projekt poselski, kolejny, regulujący te sprawy, już jest w Sejmie. I pracujemy w ministerstwie nad regulacjami po 2016 roku w tym duchu, że będziemy wspólnie tą ziemię chronić dla przede wszystkim polskich gospodarstw, polskich rolników, ale nie zakażemy czy nie zabronimy obywatelom innych państw, którzy będą tu mieszkali w Polsce przez wiele lat, bo już takich możliwości nie ma. Trzeba się szanować. Natomiast porządkujemy te sprawy i o tym doskonale wiadomo, nie ma czasu, żeby szerzej na ten temat tutaj mówić. Straty, jeżeli chodzi o powodzie, gradobicia, deszcze nawalne, wichury i tak dalej. Tak, w tych trudnych warunkach Rada Ministrów 6 sierpnia przyjęła program pomocy, bardzo szeroki. Nie będę mówił, bo to są tradycyjne KRUS, Agencja Nieruchomości Rolnej, podatek rolny, ale w tych warunkach około 90 milionów złotych, niedużo, ale po 100 złotych, 10 złotych do każdego metra tunela, szklarni. Do końca września składa się wnioski na te 100 złotych, o których mówię. I faktycznie 30% jest tutaj warunek protokołu szkód przez komisję powołaną przez wojewodę. Natomiast w ramach de minimis też można udzielić pomocy, kredytu poniżej 30% szkód. Słusznie były pytania. Pracujemy nad tym, jak zmienić te warunki, żeby nie trzeba było 30% strat w całym gospodarstwie, polowa, zwierzęca i tak dalej, bo to jest złe rozwiązanie. I pracujemy nad tym, jak to na przykład ograniczyć do produkcji tylko roślinnej, czy tylko do zwierzęcej. Nad tym pracujemy, moje służby dobrze o tym wiedzą. Była debata w Wilnie na Radzie Ministrów Rolnictwa o gospodarstwach rodzinnych, bo rok 2014 jest rokiem gospodarstw rodzinnych. I tam zwracałem uwagę właśnie na to, żeby to zmienić, bo to właśnie szkodzi tym gospodarstwom rodzinnym. Natomiast jest dobre rozwiązanie dla gospodarstw, które mają większe straty. Są określone kryteria i mamy mechanizm 126, przywracanie zniszczonego potencjału produkcji rolnej i tutaj pomoc może nawet być do 300 tysięcy. Na to są środki, w tym będziemy pomagali. Około 6,5 tysiąca gospodarstw już tego w Polsce skorzystało. Także tutaj są odpowiednie działania wypracowywane przez długi czas. Zmieniliśmy rozporządzeniem zasady, żeby odciążyć tą biurokrację. Poprzednio było tak, że
rolnik, wniosek, jeszcze przez gminy, prawda, i tak dalej, do wojewody, analiza, zestawienia do ministra rolnictwa, to długo trwało. A teraz to wygląda tak, że na protokole szacowania przez komisję wojewody, wojewoda czy upoważniony przez niego pracownik na protokole to potwierdza i z tym dokumentem idzie do banku, to znakomicie przyspieszy. Tak? Także tutaj pewne rozwiązania wprowadzamy i też taka jest nieraz tendencja. To jest bardzo takie życzliwe do każdego ministra, że minister nic nie może, że tego nie może. Na pewno ceny nie ustali, tak? Ale cały szereg spraw dzięki pracownikom instytucji, agencji, ministerstwa udaje się rozwiązywać i uważam, że możemy tylko to robić razem, się szanować, wspomagać i będziemy to czynić. Agencja Nieruchomości Rolnych, Ruch Palikota, pan poseł. Ja tak widzę, trochę mało wiary jest u was w polskie instytucje, tak? A ja się temu trochę nie dziwię, bo kiedyś przewodniczący wasz tu w Sejmie powiedział, że na te wszystkie kłopoty, jakie w Polsce są, to najlepiej utworzyć jedno państwo europejskie. Tu w Sejmie to padło. Więc ja wiem, z czego to się bierze, z tej ideologii. Trzeba więcej wiary w te instytucje, w ludzi. Bo oni są znakomici, nie można wszystkiego negować. Trzeba czasem tego dobrego słowa. Nie ma żadnego sensu, żeby dzisiaj, kiedy jest w zasobach agencji około 1 800 000 hektarów, z tego 1,5 jest w dzierżawach, które są zagospodarowane, tam rośnie. Praktycznie do rozdysponowania pozostało około 300 000 hektarów. W ubiegłym roku sprzedaliśmy rekordowo około 130 000 hektarów. To jest sprawa dosłownie kilku lat najbliższych, żeby rozdysponować to, co jest, a później sprzedać. Taki jest kierunek. Uważam, że własność jest najlepsza. Trzeba stworzyć warunki, wykorzystać jeszcze to, co jest możliwe. Ale i Agencja Nieruchomości Rolnych zdaje egzamin, tak? I Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kto by przeprowadził wypłatę tych 170 miliardów polskich złotych w ciągu ostatnich latach do rolników? A gdyby nie było Agencji Rynku Rolnego, to kto by w ciągu kilku dni te sprawy Escherichia Coli, ja wiem, jak ci ludzie pracowali, były wypadki, bo pracowali po 20 godzin na dobę też, nie? Ale rolnicy około 180 milionów złotych dostali, że były pewne błędy, to jest rzecz ludzka, nie powinno ich być. A może gdyby politycy nie mówili, że to jest nierealne, że tych pieniędzy nie dostaniecie, po co będziecie się o tym zawracali, to by też to szybciej poszło, więcej by na tym skorzystało. Czyli mamy problem z dobrym słowem, życzliwością, a nie jakimś negowaniem w wielu tutaj obszarach. A teraz Agencja Bezpieczeństwa Żywności. Tak. W ministerstwie praktycznie zakończyliśmy pracę, tu nie mamy żadnej wątpliwości, jest zgoda, żeby z tych 4 inspekcji utworzyć agencję. Jest już po uzgodnieniach międzyresortowych. W poniedziałek to staje na kierownictwie i złożymy dokumenty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby powstała jedna agencja, bo ona jest potrzebna. Te problemy, które się... My nie mamy tutaj wątpliwości. Także tu u nas już nie ma tego dylematu. Afrykański pomór świń. Jest pan doktor Związek. Ktoś by chciał jeszcze w szczegółach porozmawiać, bo nie mamy. Proszę podejść. Sytuacja jest opanowana, monitorowana, badana. Największe zagrożenie to jest około 160 kilometrów. Źródło jest 3 ognisko od naszej granicy, to jest bardzo blisko. To jest potężne zagrożenie, się z tym zgadzamy. Może największe, jeżeli chodzi o naszą żywność. Trwa w tym też współpraca z Unią Europejską. Wiedzą, co się dzieje praktycznie każdego dnia. Są środki, komisja przyznała nieduże dodatkowe środki, bo podstawowe źródło przenoszenia to są dziki, które nie znają granic, granica Schengen nawet tu ich nie obowiązuje, prawda? A po drugie przewożenie żywności, kanapek, to wszystko jest program wdrożony, w to są zaangażowane województwa, wojewodowie, są właśnie programy w tych 3 bodajże województwach i mamy to monitorowane, ale to jest wielki problem. Będziemy to zgłaszali ze strony Polski, ten temat, na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w Brukseli. To jest bardzo ważna sprawa. I teraz jest pytanie, jak możemy sobie pomóc nieraz. Minister ma
wpływ. Mówię o rozwiązaniach, o decyzjach, o ustawach, które żeśmy uregulowali, rozporządzeniach. Ministerstwo może dużo w swoim zakresie odpowiedzialności finansowej. Ale na przykład był temat ustawy o ochronie zwierząt, ubój ze względu na szczególne metody wymagane przez obrzędy religijne. Minister rolnictwa, wszyscy ministrowie rządu głosowali za uchwaleniem tej ustawy. Ale ci, którzy mają na swoich sztandarach bronimy wsi i rolnictwa, kiedy trzeba było tutaj pomóc, żeby te ceny były tak jak poprzednio, a były korzystne i 7, i 8 złotych, one spadły. I 50 groszy, i złotówka, i półtora, to jest na jednej sztuce 1000 złotych, 700 złotych, 1500. I uważam, że to jest faktyczny obraz podejścia, szacunku dla rolników, to jest wynik tego głosowania, a nie te hipokryzje, które później tak. I tutaj posłowie mają możliwość zdecydowania. W 22 państwach nie ma problemów, a u nas jeden z największych producentów żywności zabrakło głosów. I na tym polega ta hipokryzja ze strony dwóch klubów opozycyjnych, bo co najmniej większość jakby w każdym klubie zagłosowała, to by było dobrze, niestety. Tak? I to mówimy o konkretnym, ale koalicyjny zagłosował w większości z tego, co ja pamiętam. Nie? Ale teraz nie ubierać się w stroje wielkich obrońców, nie? I później pytanie się, czemu wołowina jest taka mała? No to trzeba sobie odpowiedzieć, bo żeśmy tak nieudolnie się w tym wszystkim zachowali. Więc się zgadzam, że ta prawda musi dotrzeć do wszystkich i ta prawda musi czasem zaboleć, ale nie wolno dopuścić do tego, żeby rolników oszukiwać. Tak? Tutaj były te ceny, o spójności mówiłem. Jakość żywności, inspekcje. Odważnie powiem, że wszystko, co się dzieje w bezpieczeństwie żywności, monitorujemy, kontrolujemy. Każdy przypadek jest indywidualny i powiem, że nasze inspekcje, służby na czele z inspekcją weterynaryjną, panuje nad sytuacją, poprzeczka poszła w górę, program zero tolerancji jest wdrażany. Z kontakty z naszymi sąsiadami było też pytanie, dużo pracy na to poświęcamy. Największy postęp żeśmy z Czechami uzyskali, z panem ministrem poprzednim Bendlem, mam nadzieję, że z nowym też ta praca będzie się tak układała, bo przekonujemy, że trzeba promować i czeską, i słowacką, i polską żywność i szukać rynków zagranicznych. Jest dobra współpraca z Rosją, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Coraz bardziej te kontrole są bardziej precyzyjne i my chcemy temu sprostać. Natomiast nie ma polityki Rosji w stosunku do jednego państwa. Jest polityka do państw Unii Europejskiej. Polska jest tutaj dobrze traktowana, jeżeli chodzi o tą współpracę. I dzisiaj też mogę to podkreślić i przy tej okazji podziękować naszym służbom, inspekcjom, że naprawdę sercem do tego podchodzą. Nie będę mówił o kontaktach bezpośrednich na najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi o służby z poszczególnymi państwami, ale prowadzimy specjalistyczne, bardzo taką specjalistyczną współpracę. Jakość żywności to jest bardzo ważne. To już tutaj co do promocji to mówiliśmy. Małe gospodarstwa mówiłem. Handel rozwija się bardzo dobrze. Jak tylko w miesiącu lipcu, jeszcze raz powtórzę, nadwyżka wzrosła o 500 000 000 euro. Tak? Utrzymuje się pod 14%. Nie ma drugiej dziedziny w Polsce co do takiego handlu. Wyników, nadwyżki, gdzieś ponad 50% wzrostu handlu w handlu zagranicznym. To nam daje rękojmię do tego, że możemy zabiegać o wysoką pozycję tego sektora i to będziemy robili. Uważam, że wszyscy mają powody się do tego cieszyć, bo przecież producentów, przetwórców, handlowców, wszystkie firmy, to się nie podzieli, do jakiej partii oni przyleżą. Naszym zadaniem jest, żeby wspomagać wszystkich i będziemy to po prostu robili.
Było pytanie młodych rolników. Tak, płatność będzie mogła być zwiększona do 1 hektara o 25%. Takie są decyzje. Będzie pomoc inwestycyjna, jaką to będziemy ustalali. Polska ma dobrą pozycję, jeżeli chodzi o młodych rolników w państwach Unii Europejskiej. To jest nasz wielki kapitał i będziemy wspomagali. Plantatorzy tytoniu było pytanie, bardzo szczegółowe. Otóż ja się spotkałem po Luksemburgu z szefami wszystkich związków tytoniowych. Oni dokładnie obserwowali to, jak się toczyły rozmowy w Luksemburgu. I oczywiście nie mamy sprawy rozwiązanej, szukamy tych rozwiązań dalej. Z Francją, z Węgrami, Czechami razem. Mówiliśmy z ministrem rolnictwa Francji Le Foulem w Wilnie na ten temat. Natomiast plantatorzy wiedzą jedno, że w tym zakresie Polska zrobiła najwięcej ze wszystkich państw. To jest to, co może minister rolnictwa. Deklaracja złożona, żeśmy organizowali inne państwa, żeby ratować plantatorów tytoniu. To jest rzecz, której się nie udało rozwiązać ze względu na dyrektywę tytoniową, zdrowie, to wszystko jest bardzo mało, kto się odważy mówić na temat plantatorów tytoniu. Polska mówiła najbardziej głośno o tych sprawach i to mam przy okazji też powiedzieć i plantatorzy o tym wiedzą, bo dzisiaj szefowie związków na internecie obserwują, co mówi minister, czy zajmuje głos, czy jak, czy w ogóle nie zajmuje sprawy, więc możemy prosto spojrzeć w oczy i dalej szukamy tych rozwiązań i też sprawa polega nie tylko przy tytoniu, jaka baza, bo wiadomo, dzisiaj płacimy czy cukrownikom, czy plantatorom buraka cukrowego, którzy zaprzestali. To samo ma miejsce, jeżeli chodzi o skrobie, to samo, jeżeli chodzi o tytoń. Uważam, że trzeba na nową perspektywę to inaczej ustawić, ale też powiem jasno, pomoc powinna pójść do tych, którzy się realnie zajmują tą produkcją, bo przecież środków wiadomo, że za dużo nie mamy. Jak wygląda akcyza, jeżeli chodzi o paliwo? Przewidujemy na przyszły rok dotacje z budżetu na ten cel około 750 milionów złotych. Przypomnę, że na początku tego, wtedy był trudny kompromis i wszystkim tym, którzy się przyczynili, trzeba podziękować, ale to było około 100 milionów, a dzisiaj w tym roku też wypłacimy ponad 700. Jak to wygląda na tle innych państw Unii Europejskiej? Wygląda to średnio, bogatsze państwa też nie dopłacają często więcej. Mamy taką analizę, jak trzeba będzie, to ją przedstawimy. I to by było tyle. Tak myślę jeszcze, jak pan marszałek będzie miał cierpliwość, jeszcze tylko wezmę, zobaczę, na co jeszcze nie odpowiedziałem. Była sprawa rybołówstwa i tutaj minister Kazimierz Plocke mi dał informację. Polska mogła uzyskać około 1 miliard euro na realizację programu operacyjnego ryby. Wypłacono rekompensaty dla rybaków za czasowe zawieszenie działalności i tutaj, żeby była jasność, naprawiliśmy błędy, które były. Ktoś powiedział, łowcie się tym, nie przejmujcie, trzeba było to odkręcić, pewne konsekwencje są, ale dzisiaj mamy kwoty połowowe, które są przestrzegane, informowane, jak grozi przekroczenie. Środki na PO ryby będą wykorzystane w całości. Nastąpiły już pewne przesunięcia między osiami. W tej branży pracuje ponad 30 tysięcy osób. I ta branża otrzymała około 40 miliardów złotych na realizację zadań i tak dalej. Nie ma czasu, żeby w szczegółach o tym mówić. Jak trzeba będzie, taką informację udzielimy. Akcja kredytowa, programy pomocowe, klęskowe, to już mówiłem na ten temat. Polskiej wsi niepotrzebna jest czarna wizja, tak. Trzeba trochę optymizmu, wiary, a przede wszystkim udowadniają, ta branża udowadnia, że znakomicie sobie radzi w tej niełatwej konkurencji. I mówimy o rolnictwie, ale też przecież ponad 2000 świetlic wiejskich jest wybudowanych. To dużo zależy od samorządów. Ja znam gminy duże,
gdzie 7-8 świetlic już zrobiły, robią następne, to też duża jest rola samorządności. Buduje się inne obiekty, także to potwierdza, że polska wieś się zmienia, rolnictwo się zmienia i pięknie wygląda wieś podkarpacka, po której jeździłem, tak? Obiekty, zadbanie o to, trzeba pomóc, żeby może to bardziej produkcyjnie zaangażować. W czodzie mówiłem, programy rolno-środowiskowe będą związane z liczbą zwierząt. Chcemy bardziej docenić tą produkcję zwierzęcą i takie działania będą podjęte. Pomoc dla najuboższych. 2004 24 miliony, 2010 97 milionów, w 2013 72 miliony. Pomoc udzielana jest dla 4 milionów osób w Polsce najbiedniejszych. I to, panie pośle z ruchu Palikota, to robi też Agencja Rynku Rolnego. Proszę się zapoznać z działaniami, jakie prowadzi Agencja Rynku Rolnego. I mleko, i cukier, i miód, i pomoc, i owoce, i szklanka mleka, kontrolę tego wszystkiego. Najłatwiej powiedzieć coś zlikwidować. Ja uważam, że trzeba te instytucje tak umocować, żeby one spełniały swoje zadania. W Unii jest tak, że nieraz w każdym regionie jest jedna instytucja, agencja, która to obsługuje. Nie ma większej instytucji w Unii jak Agencja Restrukturyzacji, bo żadna agencja nie obsługuje 1,5 miliona rolników. Tak? Także to trzeba robić z głową, nie wolno tego burzyć, trzeba to doskonalić i taką świadomość mamy. W tym zakresie są po prostu podejmowane decyzje. Agencja Restrukturyzacji do nowej perspektywy. Tak. I Ministerstwo Rolnictwa, i Agencja pracuje nad nowymi działaniami. Przeszkadzają nam tylko, przeszkadza nam brak decyzji podjętych przez Parlament Europejski. My czekamy. Ludzie czekają w blokach na decyzje. Jesteśmy do tego przygotowani i tu nie mamy najmniejszych opóźnień. Jest też stabilizacja kadrowa bardzo ważna w tych instytucjach. I nie będę mówił kto co, ale ja pamiętam jako poseł przed poznańskim oddziałem agencji w 2007 roku, przed wyborami, nie było akredytacji, nie było systemów informatycznych, a przed oddziałami tysiące rolników czekali w błocie i tak dalej. I to był też przykład tych, którzy nas dzisiaj próbują egzaminować tutaj, jak my to przypomnimy w odpowiednim czasie. Bo to jest nieprzyzwoite, tak? A dzisiaj agencja funkcjonuje, przyjmuje, nie ma kolejek, są kolejne nabory, czy w podkarpackim, czy w innych, na modernizację gospodarstw. W tym roku jest nabór na 1,14 miliarda złotych. Na wszystkie województwa, tak? Także będziemy tutaj też to robili. Rozwój przedsiębiorczości do 100 tysięcy złotych poza rolnictwem, grupy producenckie. Biopaliwa mamy tutaj dużo do zrobienia, natomiast też odpowiedzialnie, to jest zasługa akurat Ministerstwa Gospodarki, że ilość bioetanolu i estrów kwasów tłuszczowych nasza się zwiększa w naszych rafineriach. Zwiększa się, tak. Bo chodzi o to, żeby to były surowce pochodzenia naszego rolniczego, chociażby z Unii Europejskiej. Będziemy wspierać w nowej perspektywie lokalne grupy działania, lider, organizacje pozarządowe, tak jak tutaj mój kolega z mojej Wielkopolski się pyta, dziękuję za to pytanie, no trzeba to wspierać, będziemy to po prostu robili, takie jest tutaj potwierdzenie. Na temat bezpieczeństwa żywności mógłbym dużo, ale nie będę tutaj. I teraz też do pana posła Rybakiewicza. No właśnie. Chociażby podawać rzetelne informacje. Mówimy o producentach owoców, warzyw, czy pomagamy, zarzut, że nic nie pomagamy. Polska wykorzystała największe środki, jeżeli chodzi o wsparcie inwestycyjne grupy owocowo-warzywnej z 28 państw Unii Europejskiej. To są inwestycje ile? 7-8 miliardów. Oni dzisiaj pomagają w tym, że mamy taki eksport. To jest jedna z pomocy.
Grupy producenckie otrzymują wsparcie do swojej działalności. Owocowo-warzywne do tej pory inwestycyjne, teraz zdecydowanie mniejsze. No bo żeśmy w zasadzie mistrzami byli w całej Unii Europejskiej, tak? I dzisiaj poszczególne przemysły, jesteśmy największym producentem soków zagęszczonych w Europie. Jest federacja, ona sama się organizuje. Dobrowolne systemy jakości, tak? Na bazie jabłek, ale innych owoców jesteśmy potentatem. Pomagamy i grupom, i zrzeszeniom. Teraz większe pole będzie dla organizacji producenckich i te wielkie inwestycje w przetwórstwo, prawda? Także tu jest pomoc. Jak są pomysły, żeby coś lepiej zrobić, to możemy. Natomiast jest wsparcie do owoców miękkich, to też wiadomo, nie? A jak nie, to trzeba trochę w to wniknąć i będziemy to kontynuowali. Truskawki, maliny. I to wiele rządów w tym ma zasługi, pewną ciągłość, tak? Także trzeba to wszystko docenić, nie chcę wchodzić w szczegóły. Saldo w handlu zagranicznym za 7 miesięcy, najnowsza informacja. 2,9 miliarda euro, nie ma drugiej dziedziny gospodarki, za 7 miesięcy. I wzrosło w ciągu lipca tylko o 0,5 miliarda euro. Nadwyżka, saldo, tak? I eksport też. Właśnie owoce, warzywa, około 330 grup, dofinansowanie 5 miliardów, oprócz tego na inwestycje ponad 8 miliardów i to jest wsparcie dla właśnie producentów owoców i warzyw, ale dla zorganizowanych, tak? Czyli warto w grupy, klastry, spółdzielczość, to wszystko, taka jest pomoc. Sprzedaż żywności za granicą, tu mam, no taka była, nic tutaj nie pomogę, taka jest ewidencja, no statystyka musi być. Ja się z tego cieszę. Zawsze się cieszyłem, obojętnie kto rządził, że eksport rośnie, rolnictwo się rozwija i tak dalej. Na modernizację gospodarstw, 80 tysięcy gospodarstw, około 20 miliardów złotych inwestycje, a dopłata była około 10 miliardów. 2000 przedsiębiorstw, inwestycje 5 miliardów złotych. To są setki tysięcy miejsc pracy, to też jest tutaj zasługa. O szkodach mówiłem, eksporcie mówiłem, były szczegółowe pytania, jestem przygotowany, można więcej. Afrykański pomór świń mówiłem. Teraz brak dialogu rządu ze związkiem. Otóż ja powiem otwarcie. Wczoraj się spotkałem z szefami wszystkich organizacji COPA COGECA. Nie będę wymieniał ich imiennie. A przedtem konsultacje na temat PROW-u, ale inne sprawy w rolnictwie przez też kilka godzin. Nie ma u nas problemu z komunikacją. Ja nie mam problemu. Chociaż się zdziwiłem, że w informacji medialnej wczoraj chyba było, że jak już tak jest ta współpraca, rozmowy, to nawet trzeba było wymyśleć, no tak, ale raz żeśmy wcześniej zerwali umowy, żeśmy wyszli. Nie było takiego przypadku. Chyba tam gdzieś parę lat temu, nie? Bo nie jest potrzebne. Myśmy z protestującymi ze Szczecina porozumieli się, dalej współpracujemy, szukamy rozwiązań, natomiast są pewne sprawy wykorzystywane do celów politycznych, bo komitet protestacyjny w Szczecinie to składał się z izb rolniczych, kółek rolniczych, ERI Solidarność. Dzisiaj izby rolnicze, kółka rolnicze uważają, że generalnie sprawy zostały rozwiązane. Oni nie są w komitecie protestacyjnym, natomiast jedna organizacja jest w komitecie protestacyjnym, no i ma prawo do tego. Szkoły rolnicze, 45 jest szkół rolniczych z 15 województw podległych pod ministra rolnictwa. Jest decyzja na Radzie Ministrów poprzedniej kadencji, że więcej nie będziemy przyjmowali. Natomiast te szkoły, które podlegają, dbamy o nie w tym niełatwym budżecie, wspomagamy, rozwijamy i wprowadziliśmy program w nowym roku szkolnym, program spółdzielczości, bo trzeba rozpocząć od młodych ludzi, bo tutaj my zatraciliśmy tą ideę. Grupy producenckie już była mowa.
GMO mówiłem, jakby była potrzebna informacja, to chętnie. Nakłady na rolnictwo to już było. Ja sądzę, jeszcze drugi filar, pan poseł Cezary Oleniczak bardzo też wsłuchuje się w te wypowiedzi. Tak, jeżeli chodzi o negocjacje 2007-2013, to rząd SLD-PSL, tak, wtedy jeszcze byliśmy w rządzie, bo później byliśmy jako PSL trochę niepokorni i żeście zrezygnowali z naszych usług, sami rządziliście wtedy, ale jak pamiętam, był rząd Belki i wtedy też były cięcia na dopłaty do biletów, nawet dla studentów. Ja dobrze te czasy pamiętam. Błędy i wypaczenia. Natomiast nikt tego nie zabierze i to jeszcze raz powtórzę. Tak, to była zasługa rządu, pana premiera Millera, ale o sprawy rolnictwa na pierwszej linii był wicepremier Jarosław Kalinowski, który miał nie jechać, pojechał, wywalczył, to była jego zasługa, 1 000 000 ton mleka więcej, o której dzisiaj mówimy, te płatności dodatkowe, a jak się nie chciał zgodzić na pewne kompromisy, były telefony z najwyższego stopnia z Warszawy, a później jak już nie chciał słuchać, bo wiedział, że nie może ulec w pewnej sprawie, jeżeli chodzi o 1 000 000 ton mleka, no to z najwyższej półki mówili, no nie możemy go przekonać, nas nie słucha, to może jakby przekręcił do Witosa, to by mu podpowiedział. Takie żarty też były. Nikt nie odbierze zasług wicepremiera Jarosława Kalinowskiego. Powiem wprost, bez jego udziału by było to niemożliwe i o tym trzeba wiedzieć. Jest to opisane wszystko, więc no, trzeba oddać to wszystko prawdzie, bo jak mówił Wincenty Witos, prawdę trzeba mówić, prawdy dochodzić, prawdy żądać, nie ma innego wyjścia, tylko na tym tle i w rolnictwie i w tym sektorze możemy sobie po prostu pomóc. Na wsi może być jeszcze lepiej, w rolnictwie jeszcze lepiej, ten sektor na to zasługuje i ma wielkie możliwości rozwoju, bo jest duży potencjał. Jako minister rolnictwa powiem, co mnie najbardziej niepokoi, bo jeżdżę po Polsce. Są województwa, gdzie każdy kawałek ziemi jest zagospodarowany, a są rejony, gdzie ziemia leży niezagospodarowana, uprawiana. I ja uważam, to jest nasz wspólny problem, żeby tam chociaż były zwierzęta, żeby tam była orka, żeby był siew, bo to będzie potrzebne dla nas i dla w ogóle naszych braci w Unii i poza Unią. Chciałem pięknie podziękować za tą debatę. Uważam, że trochę tych debat przeżyłem. To była jedna z ciekawszych, merytorycznych debat. Jak będzie potrzeba, na coś nie odpowiedziałem, odpowiemy, ale chciałem podziękować i jeszcze raz pozdrowić tych wszystkich, którzy pracują na rzecz polskiego sektora. Panu marszałkowi dziękuję za cierpliwość, czyli zrozumienie tego tematu, o którym mówiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.